Dzień dobry, Cezary Potapczuk, Kontrapunkt. W studiu Lubelskiej TV poseł Jan Łopata, Polskie Stronnictwo Ludowe. Miało być trochę ludniej, ale różne przypadki. Jeden z gości nam zachorował, drugi w Warszawie bronić ma w mediach ministra Macierewicza, ale o ministrze Macierewiczu jeszcze porozmawiamy, a na początek o przypadku minister Streżyńskiej. Panie pośle, pani minister, nie podobają się socjalne programy, czy może sposób wprowadzania socjalnych programów rządu. No i za to, że wyraziła swoje zdanie publiczne, posypały się na nią gromy. Kłaniam się Państwu, kłaniam się Panu. Tak, no co dzieje się i to dość intensywnie, bym powiedział. Przez wielu pewnie długo oczekiwane zdarzenia czy wydarzenia wokół rządu. Rysy pęknięcia. Rysy pęknięcia, właśnie. Mówię to uczciwie, otwarcie. Wiedzieliśmy, ja też do tych należę, że tak to się stanie, ponieważ dobór był przypadkowy kadry do rządu i dobór był charakterologicznie absolutnie niepasujący do urzędów, które te osoby sprawują. Tu oczywiście przede wszystkim mam na myśli pana ministra Antoniego, o którym, jak pan mówi, za chwilę będziemy rozmawiali. Natomiast jeśli chodzi o panią minister Streżyńską, otóż ja słyszałem ten wywiad, tą rozmowę w jednej ze stacji komercyjnych. Po pierwsze, że w tej komercyjnej to pewnie już było wystarczające, że tam się dała zaprosić i tam prezentowała swoje poglądy, a po drugie, no zapewne poglądy. Upomnienie pani minister, pani premier takie publiczne no było przesadzone. Oczywiście, że mówiła swoim głosem, mówiła swoje myśli. Może jest trochę też odważniejsza, bo zauważmy, że wprawdzie ten rząd nie jest koalicyjny w takim zrozumieniu powszechnym, bo ta koalicja no to jest jeden blok, ta prawica składający się, ale jednak mimo wszystko to jest z partii, nazwijmy to, czy z ugrupowania Jarosława Gowina, części tej, więc czuła się pewnie pewniejsza, ale po drugie no nic tam takiego nie powiedziała, co by mogło taką reakcję wywołać, a jednak. Więc jest nerwowo w rządzie, jest nerwowo w rządzie. To nie jest minister Streżyńskiej, to wynika właśnie z tych zdarzeń, z tych faktów, które miały miejsce wcześniej, a w szczególności wydaje się, że właśnie minister Macierewicz i z nim związane Misiewicze, już mówię w liczbie mnogiej, bo to się w tej chwili ta sytuacja nie tylko w Ministerstwie Obrony Narodowej, ale w każdym innym ministerstwie powtarza, ale mówię też, i to chyba jest istotniejsze, o panu doktorze Berczyńskim w Wacławie, który zapadł się pod ziemię w tej chwili, ogłaszając wcześniej w dniu, czy w przededniu rocznicy, 7. rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem, że oto właśnie po rocznych badaniach mają wiedzę, pewność, że wybuch bomby termobarycznej spowodował rozerwanie samolotu i tak dalej, już dalej nie można go przepytać, bo nie jest już przewodniczącym komisji, nie jest już szefem Rady Nadzorczej Lotniczych Zakładów ale jeszcze w Łodzi. O panu Berczyńskim jeszcze porozmawiamy. Ja tutaj zacytuję słowa koleżanki i dziennikarki Beaty Lubeckiej. Szczerość w polityce nie popłaca. Można pleść androny, lać wodę, karmić publikę nachalną propagandą i nie dzieje się nic. A powie, że najpierw rozwój, potem rozdawnictwo i sypią się gromy. Tak. Myślę, że to może nie wprost za to. Może bardziej zabolały słowa, które pani minister Streżyńska wypowiedziała, że równie ceni osoby merytoryczne po tej stronie sceny politycznej, jak i po drugiej, czyli patrz, opozycję. A do tej pory no, traktowane jest opozycja jako ta opozycja przeszkadzająca tylko, totalna. Grupa oszołomów i tak dalej. I tak jest, no gorszy sort na pewno. W związku z powyższym, no jakby ten wyłom w filozofii, w idei, pojęcia opozycji się zarysował i to przez ministra tego rządu. Myślę, że to bardziej zabolało. To, że Pani minister mówi logicznie i zgodnie z regułą, którą cały świat stosuje, że najpierw trzeba mieć pieniądze, potem dopiero te pieniądze umiejętnie dzielić, w tym może i rozdawać. Ale to, żeby z długu, powiększając deficyt, rozdawać nie mając pieniędzy, no to rzeczywiście sobie niewiele państw pozwoli, czy niewiele rządów pozwoli. To też mogło zaboleć, bo przecież wszyscy wiemy doskonale, że ta polityka rozdawnictwa, a w szczególności te 500+, zaskutkowało, iż wygrali wybory, PiS wygrał wybory i myślę, że te sondaże, które spadają, ale jednak ten żelazny elektorat jest trwały, to też jest wynik czy przyczyna tego rozdawnictwa. Panie pośle, jakie będą losy minister Streżyńskiej? No, dała się poznać jako dobry fachowiec już wcześniej, a tutaj weszła w ostry, wydaje się, konflikty z ministrem Macierewiczem. Co się może wydarzyć? A może się wydarzyć tak, że mając wiedzę czy świadomość, że jednak siła pana ministra Macierewicza jest zdecydowanie większa i poparcie Jarosława Kaczyńskiego jest zdecydowanie większe dla niego, więc jeśli doszło już do takiej publicznej konfrontacji, to pewnie się już z tego nie wycofa, tylko będzie dążył do przejęcia, objęcia tej działki, którą pani minister dzisiaj sprawuje. To oznaczać będzie, że pani minister, honorowa kobieta, już to dała o sobie poznać, zrezygnuje z funkcji. Tak to się pewnie skończy, że nie będzie dymisji, wyrzucania, tylko pewnie sama, widząc, że nie ma wiele do powiedzenia w tym rządzie, złoży rezygnację. To jest moja taka teoria ad hoc guta, ale wydaje się, że trzymająca się logiki pewnych sekwencji zdarzeń, które już miały miejsce w tym rządzie i które też wynikają z historii postępowania w stosunku do Macierewicza i w stosunku do pani Streżyńskiej. A teraz o panu Berczyńskim. Tak. Dla PiS-u nie ma sprawy. No to, że wyjechał, to, że, jak to mówi, uwalił karakale, kontrakt na samoloty dla VIP-ów też z dużym znakiem zapytania, pracę pod Komisji Państwowej do spraw wypadków lotniczych, czy katastrofy smoleńskiej. A, no właśnie, nie ma sprawy? Czy jednak powinna powstać, jak pojawiają się głosy, komisja śledcza, bo okazuje się, to znaczy wysypał się wiceminister Kownacki, że pan Berczyński miał wgląd do dokumentów przetargowych Airbusa. Panie redaktorze, szanowni państwo, nie chcę nikogo obrazić i urazić, ale te dwie osoby, pan Berczyński, pan Antoni Macierewicz, są kompletnie niewiarygodni. Dla mnie i pewnie już dla wielu Polaków. Kompletnie niewiarygodni. Jeśli powiemy, a to też ma związek z naszą ziemią lubelską, pewnych sekwencji zdarzeń po zamknięciu, jak pan Macierewicz to nazywa i Morawiecki, zamknięciu kwestii karakali, wycofaniu się z zakupu i objeżdżenie wszystkich fabryk w Polsce i ofertę składanej i w Polsce, i na Ukrainie, i co najmniej 2 helikoptery do końca ubiegłego roku, zauważmy, w grudniu, prawda? I dzisiaj jest maj, aby dotknąć. Nie ma żadnego postępu w przetargach, nie ma żadnego postępu w zakupie. Jeśli wspomnimy o Mistralach i zakupie za 1 euro czy $1 przez Rosję via Egipt z Francji, jeśli spojrzymy na trochę historyczne filmy, ale jednak, gdzie pan minister Macierewicz jako ten człowiek główny od badania zdarzenia, tragedii pod Smoleńskiem, mówi, że jednak jest przekonany, są filmy, że 3 osoby przeżyły i zostały, słychać strzałek, zastrzelone. I jeszcze mógłbym wiele takich jego wypowiedzi przytoczyć. To kompletnie niewiarygodni są, jeśli chodzi o politykę i o polityków, jeśli chodzi o zdarzenia. I teraz czy nie ma sprawy? Otóż jest i to jest ogromna sprawa. I ja osobiście, bo pojawiają się, myślę, że nawet pewnie już formalny wniosek będzie złożony o komisję śledczą do spraw zbadania tego przypadku pana Berczyńskiego i karakali i całego przetargu, czy zakończenia przetargu. Generalnie powiem tak, zarówno ja, jak i mój klub byliśmy przeciwni komisjom takim powoływanym właśnie w takich sprawach, jeśli instytucje państwa działają w miarę skutecznie czy skutecznie. I dają gwarancję rozwiązania. Dokładnie tak, bo to jest wiadomo, że z góry kończy się to pewną przepychanką polityczną i dalszym dzieleniem sceny politycznej, dalszym skłócaniem społeczeństwa, a tak doprawdy nas to nie przybliża. W tym przypadku zapewne też tak by było, gdyby instytucje państwa były wiarygodne, przynajmniej w takim procencie, że można by uznać, że rozwiążą. Przypadek wypadku pani Beaty Szydło, pani premier Beaty Szydło i ogłoszeniu, że już się przyznał, prawda, do winy, ten młody człowiek, uczeń, że to on spowodował, Cinkoczenko zajechał drogę i tak dalej. Wszyscy łącznie z panem prezesem nad prezesami Jarosławem Kaczyńskim ogłosił, że to już jest zamknięty temat, a dzisiaj wychodzą kolejne, że jednak są uczciwi prokuratorzy i wychodzą kolejne fazy fatalnego postępowania z tym świadkiem w sumie tego zdarzenia i poszkodowanym, jakim był ten młody człowiek, to ja niestety, ale z ubolewaniem stwierdzam, że pod presją polityczną, czy pod parasolem politycznym pana ministra Ziobry, instytucja ta w sprawie, gdyby to prokuratura badała, w sprawie Berczyńskiego, jego dostępu do dokumentów, na jakiej zasadzie, kto pozwolił i jego roli potem w tej decyzji końcowej, nie byłaby możliwa do wyjaśnienia. Myślę również, że komisja śledcza, którą zapewne Sejm nie powoła, będzie trochę burzy, bo i tak trzeba większość, a PiS na taki wariant na pewno się nie zgodzi. Komisja mogłaby w jakimś sensie przybliżyć nas, przynajmniej pokazać tą sferę, gdzie jest zaciemniona, gdzie jest zasłonięta, gdzie ona wyjdzie, ale za jakiś czas, kiedy przestanie rządzić ten pisowski rząd. Politycy PiS-u twierdzą, że jakby postulat powołania komisji wynika z sytuacji, czy wynika z pracy komisji Amber Gold, że tam straszne rzeczy wychodzą i opozycja chciałaby to przykryć, wyciszyć, uniemożliwić nawet działania tejże komisji. Nie, no nie zgadzam się z tym, z taką teorią, z taką opinią, z taką oceną. I co tu dużo mówić? No to jest po prostu próba jakiegoś tłumaczenia. To jest, panie redaktorze, taka próba tłumaczenia, jak przyniesione 1 milion podpisów o referendum szkolne i stwierdzenie, że za późno. No to jest to, panie pośle, gdyby taki Berczyński trafił się w komisji pana Millera albo w komisji pana Laska, co by było? I gdyby wtedy PiS był w opozycji? A, w tym znaczeniu, myślałem, że konkretnie pan Berczyński. Nie, 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 nie. Burza nieprzeciętna z piorunami, z dymisjami, z protestami, z pochodami na ulicy i tak dalej, a media, o których już nie chcę je tu przywoływać z nazwy, o których wiemy, na okrągło przez 24 godziny pokazywały. Tutaj próba jest uciszenia wyraźna, wyciszenia, nie ma sprawy, bo wyjechał i się zamknął. Właśnie jest sprawa, bo jeśli jest czysty, nie ma nic sobie do zarzucenia, dlaczego nie stanie przed obliczem no, chociażby dziennikarzy, ale też może i polityków i powie, jak było po kolei. Przyjedzie złożyć zeznania przed prokuratorem, bo jakieś doniesienie trafiło. Myślę, że nie przyjedzie. Myślę, że nie przyjedzie. Ale wie pan, tu w tym kontekście to warto ten wątek, no dzisiaj to poboczny, ale najistotniejszy, przecież o którym mówiłem, to on objawił, że prawie na pewno, jak chyba takie sformułowanie użył, wie, że to wybuch na pokładzie tej bomby termobarycznej. Czy ten człowiek sobie nie zdaje sprawy, że oczywiście opinia publiczna jest w Polsce podzielona, coraz mniej ludzi wierzy w to, ale są rodziny, nadal są to, no, zostawiam ten wątek, ale w każdym razie rozdrażnia, dalej rozdrapuje tą wielką ranę, która wśród tych rodzin jest. Ale zmierzam tylko do jednego. Przecież w tym sytuacji, kiedy kłamał, bo rząd, minister obrony stwierdził, Ministerstwo Obrony w komunikacie, że jednak miał dostęp. Wcześniej była faza, że nie miał dostępu do tego, więc jest tu kłamstwo. Jak w tej sprawie kłamał, a w tej sprawie mówi prawdę, niewiarygodny w tej kwestii. Po co tacy ludzie jeszcze rozdrapują bolesne rany narodu, a rodzin w szczególności? No właśnie, żona pana kolegi, który zginął w katastrofie. No właśnie, nie chciałem tego wątku. Jak przyjmuje te rewelacje? No nie wiem o tych rewelacjach, bo co chwila się pojawiają, już nie pytam jej o szczegóły. Mieliśmy okazję właśnie nie tak dawno, 10, towarzyszyć Alince i córkom w tych wszystkich lubelskich uroczystościach, no nadal przeżywa to tak jak gdzieś, jak 7 lat temu. No tu się jakby nic nie zmieniło, to wszystko wraca. Zwykle jest tak, że po najbliższych czas leczy rany, powiadamy czasami, czyli no, nie zapomina się, ale jakby to staje się pewną odległością. Natomiast w tej kwestii, w tej sytuacji, w tej scenerii politycznej, no to co chwilę jest jakaś nowe rozdrapanie. A to z prokuratury przyjdzie, że będzie ekshumacja, a to, że w ramach ekshumacji gdzieś tam, ponieważ wszyscy są zainteresowani, rozsyłane są materiały, że znaleziono czy zmieniono pewne rzeczy. No po prostu tym ludziom no, ogromnie współczuję jeszcze raz i nie wiem, apelować, prosić, żeby to trochę wyciszyć, no, żeby dać ludziom normalnie przeżywać. Żeby nie robić z tego sprawy politycznej. No, przede wszystkim. I kolejna rzecz, referendum oświatowe, no oświatowe, nazwijmy to oświatowe. ZNP zebrało ponad 900 tysięcy podpisów pod referendum w sprawie następującej. Czy jesteś za reformą oświaty proponowaną przez minister Zalewską? A premier Beata Szydło mówi, że no, to już za późno, że machina została uruchomiona. Czy faktycznie za późno? Nie, nie jest za późno i jest to wszystko możliwe do zmiany. Zresztą ja nie wiem, do czego miałoby być za późno, bo jeśli władza jest przekonana, że robi to dla społeczeństwa, dla dobra ludzkości, aż za dużo powiedziane, ale na pewno Polski i Polaków, tak to suwerena, jak to tłumaczą, to w czym jest obawa? No referendum będzie pozytywne. Suweren chce referendum. Suweren chce referendum i suweren wskaże, że macie rację. Wygra władza pisowska, wygra referendum, będzie miało mocowanie większe, szersze niż tylko pani minister Zalewska i jej propozycje zmian. W czym rzecz? No jednak chyba z tyłu głowy jest ta wątpliwość, czy jednak suweren tego chce. A już się po tych pierwszych zdarzeniach społeczeństwo, wyborcy przekonali, czym to w rezultacie się skończy. Ja pochodzę z gminy Konopnica. Mogę to powiedzieć na przykładzie swojej gminy, gdzie mamy jeszcze przez 2 lata tak zwanego wygaszania gimnazjum. Bardzo dobre. Pod dyrekcją pana dyrektora Andrzeja naprawdę zrobili kapitalny przełom w pojęciu i w ocenie gimnazjum. I to jest w takiej miejscowości, konkretnie w Radawczyku, gdzie jest mała ilość nowych urodzeń dzieci, które by mogły chodzić do podstawówki. W związku z powyższym zmiana profilu gimnazjalnego na podstawowy w tym budynku jest po prostu zwyczajnie niemożliwa. To jest dosłownie kilkoro dzieci, które są dzisiaj z tego obwodu. Teoria, że można z innych obwodów, ale to oznacza, że zmniejszamy populację czy ilość dzieciaków w innych szkołach, w innych obwodach. Nie ma takiej możliwości. I będzie budynek stał doposażony, doinwestowany pusto. Takich gmin jest parę tysięcy. To nie jest wyjątek nasza gmina. Gdzie były szkoły łączone, podstawowa z gimnazjum, to przejście oprócz zmiany ilości etatów zapewne i związanych z tym zwolnień nauczycielskich nie powoduje dla struktury tej technicznej takich rewolucji. A tutaj tak. Więc to referendum by na pewno pokazało, co naród faktycznie o tym myśli. Nie wiem, czym to się skończy, bo też słychać jakieś głosy takie no, sygnalne, że jednak może tak nie wygaszajmy, że jednak spróbujmy zapytać. No było to jest totalnie wbrew linii i polityce, którą uprawiali przez 8 lat, kiedy nam zarzucali, że wszelkie wątpliwości rozstrzygane od chociażby, to mnie najbardziej boli, o lasach państwowych i o tak zwanej prywatyzacji, jakoby jakiejś prywatyzacji. Wmawiali wam, że chcecie prywatyzować. Nie nam, wmawiali wyborcom i wielu niestety przyjęło to do wiadomości. Ja się spotykałem na spotkaniach wyborczych właśnie z tym zarzutem, że chcemy prywatyzować las. Proszę Państwa, gdyby tak było, no gdzieś by się ten projekt ustawy pojawił, gdzieś by coś było widoczne. Nic takiego nie było. Natomiast oszukiwano pod kościołami, w kościołach często, No i niestety efekt jest taki, że 25 października ludzie nie chcieli prywatyzacji lasu. Ja jeszcze tak powrócę do tego referendum, bo przypominam sobie to referendum z Legionowa chyba w sprawie metropolii warszawskiej. Tak. Może to być... Wtedy poseł Sasin i jego koledzy podnosili, że to z kolei za wcześnie. Więc pytanie, kiedy robić referendum? No tutaj za wcześnie, bo nie ma jeszcze żadnej ustawy, nawet projektu. Tutaj z kolei za późno, bo wszystkie procedury zostały uruchomione. No ma pan absolutnie rację. Ale widzi pan, to pod tym kątem ma pan absolutnie rację, ale również myślę, że wynik tego referendum w Legionowie to całkiem jak gdyby w innej sprawie, aczkolwiek wiąże się z pewnym postępowaniem i z wiarą, że ta władza chce czysto i transparentnie tylko zarządzać krajem. Spowodowała, ten wynik spowodował, że chyba co do referendum będą mieli już mniejsze chęć organizowania. Pewnie w tej kwestii oświatowego to też z tego to wynika. Władza się przestraszyła tego instrumentu demokracji? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Jak pan widzi i słyszy, wycofano się chyba w ogóle z tego pomysłu poszerzenia Warszawy, zrobienia takiego metropolii warszawskiej na swój styl, po to tylko, żeby rozwodnić elektorat Platformy, bo takie tam są relacje i spowodować wygrane i prezydenta i prawda, może wtedy możliwość pobudowania może nie dwóch, może czterech pomników, a może zastąpienia króla, Cokół by zostawić został. Konia. No Cokół by został może, koń to nie wiem. W każdym razie może to o to chodziło i wydaje mi się, że absolutnie można taką teorię, taką hipotezę, bo to jest bliska prawdy, że władza ta już zaczęła się bać suwerena tego, który ją wyniósł do władzy. A jeśli władza boi się suwerena, to chyba niedobrze. To niedobrze, ale to jakby i dobrze w tym przypadku, bo to by oznaczało, że się budzi społeczeństwo i że tą władzę, która jest naprawdę antyspołeczna, antypolska. Ja buduję takie ciężkie zdania, rzadko tak twardo stawiam kwestie, ale jeszcze mam doświadczenie inne, jeśli pan redaktor pozwoli, to dwa zdania, bo w ubiegłym tygodniu na ubiegłym posiedzeniu Sejmu przegłosowano zmianę sposobu finansowania i prowadzenia ochotniczych straży pożarnych. Ostatni element, który mogliśmy uważać, że jeszcze związki ochotniczych straży pożarnej mają jakąś suwerenność i samodzielność, to było samodzielne dzielenie pieniędzy niepublicznych, nie budżetowych, tylko z ubezpieczycieli, z firm ubezpieczeniowych, gdzie 10% z tej kwoty było przeznaczane właśnie na związek, a 10% otrzymywał minister, z komendantem głównym dzielili. I te pieniądze też zabrali w myśl, że oni wiedzą lepiej, z Warszawy będą decydowali, gdzie, która, w wólce której będzie straż mogła otrzymać. Tłumacząc, że nic na tym nie stracili. Stracili wiarygodność strażacy, stracili podmiotowość strażacy, obdarto ich z godności. Tak trzeba to wprost mówić. Bo co to oznacza, że dobrze straż pracuje, ale my wam zabierzemy, bo wy nie umiecie dzielić. No nie ma zaufania. Nie ma zaufania. Ja bym tych, którzy tak czynią i tak myślą, przeniósł parę lat wstecz. A miałem wątpliwą przyjemność uczestniczyć w akcji na Wiśle. To druhowie strażacy, ochotnicy, bo to jest masa, to jest dużo ludzi. Własnymi plecami, tułowiem bronili wały wiślane, bo woda napierała i rzeczywiście tak było, fizycznie po prostu obronili. I teraz tych ludzi tak traktować, to musi tą władzę doprowadzić do upadku i odejścia od sprawowania. No i ostatnia sprawa, skoro już tak wywołał pan temat do tablicy pieniędzy, finansowania i zakusów partii rządzącej na przejęcie tego przywileju dzielenia pieniędzy, to środki unijne, które dzielą samorządy województw. No jest pomysł, żeby te kompetencje, czy w zasadzie te pieniądze przyjęli wojewodowie. No widzi pan, widzicie państwo, jak władza traktuje tego suwerena, te wszystkie podmioty, które do tej pory dobrze wypełniają, bo to, że Polska się zmieniła, to wszyscy oceniają. Oprócz tej ekipy rządzącej, która stwierdziła, że jest Polska w ruinie, ale wszyscy, którzy w Polsce byli paręnaście czy parę lat temu i przyjechali, to widzą te zmiany, oceniają, że to jest rola i to są dokonania samorządu. Różnego typu, ale przede wszystkim terytorialnego samorządu. I teraz jeśli spojrzymy na dotychczasowe zdarzenia, dokonania rządu, to jest tak jak salami, nazwaliśmy to krojenie salami i tak to jest czynione. Ostatni wyczyn to jest zabranie kompetencji, możliwości wyłaniania Rady Nadzorczej i zarządu, a czytaj dzielenia pieniędzy, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska. Wcześniej były w naszym lubelskim województwie to LODR Końskowola, czyli ośrodki doradztwa rolniczego. Systematycznie. Dzisiaj jest też solą wokół środki z RPO i inne, chociażby z ZIT-u. Fundusze norweskie. Fundusze, no każdy środki, które są bez jakby wpływu, bezpośredniego wpływu, czyli długopisa i pieczątki jednego czy drugiego ministra, są solą wokół. To jest władza totalitarna wręcz. Tak to trzeba ją wprost nazwać. Że nie ufa społeczeństwu, to jest jedno, ale przecież my wiemy, bo to w Polsce już było. Czym to się skończy? Czym to się kończy? Po pierwsze jest nieefektywne wydawanie, ale po drugie to będzie marazm. To będzie marazm, będą jedni na drugich się oglądali, bo nie ma odpowiedzialności bezpośredniej. Jeśli nawet marszałek, czy wójt, czy starosta dzisiaj jest w jakimś niedoczasie, w tym znaczeniu, że pewne dokumenty, kwity, pozwolenia i tak dalej nie są gotowe, to nie można na tym budować teorię, że oni nie chcą wydawać tych pieniędzy, czy nie umieją wydawać, bo pokazali, że umieją. Tylko czasami jest to hamulec właśnie w rządzie, żeby mieć ten argument, ale po drugie wiem, że ci wójtowie wymienieni przeze mnie za chwilę będą weryfikowani, będą oceniani przez swoich wyborców bardzo blisko, bo ci ludzie przychodzą na sesję rad jednej czy drugiej i weryfikują tych ludzi. Nie ma możliwości, żeby z takiej czy owej partii, jeśli jest nieskuteczny, ostał się następną kadencję. Więc ludzie przez pryzmat swojego tylko nawet spojrzenia na przyszłość, na swoje losy, będą robili wszystko, w ramach prawa oczywiście obowiązku, żeby te inwestycje i te pieniądze wydać efektywnie. I tutaj stawiamy kropkę. Daj Boże, żeby to się nie potoczyło tak, jakie są zamysły, bo naprawdę szkoda Polski. Szkoda tego rozwoju, który widzimy na każdym kroku. Nawet tu w Lublinie ten niepotrzebny konflikt między władzą rządową a samorządową w samym mieście Lublinie. No, naprawdę tyle inwestycji, które się odprowadzi. Już widzę oczami, wyobraźnią, bo to jest kwestia paru miesięcy, jak to się wszystko rozbuduje. Ja jadę ze strony zachodniej, Nałęczowska i przedłużenie Monte Cassino i Wojciechowska. Naprawdę, postęp jest codziennie widoczny. Życzę panu prezydentowi i wszystkim samorządowcom, żebyśmy się obronili dla dobra Polski. Pozdrawiam. Ja dziękuję bardzo. Cezary Potapczuk i mój gość, poseł Jan Łopata, Polskie Stronnictwo Ludowe. Do widzenia. Do widzenia.